Dzisiaj zespół do spraw rozliczenia PiS składa następne zawiadomienie publiczne do prokuratora generalnego i prokuratora krajowego w sprawie ujawnionej wczoraj wielkiej historii, wielkiego skandalu malwersacji 7 miliardów złotych. Na tyle NIK, 7 miliardów 200 milionów, NIK wyliczył nasze straty z powodu sprzedaży zbyt tanio składników majątku Lotos. Szanowni Państwo, 7 miliardów złotych. Za to można było zrobić setki tysięcy różnego rodzaju procedur medycznych. Ta kwota wystarczała na podwyżki dla nauczycieli, przynajmniej tych najniżej zarabiających. To są gigantyczne pieniądze. Okazało się, że minister nie posłuchał nawet ekspertów, których sam powołał. I ekspertów, którym dał mało czasu i niewielki dostęp do dokumentów, a mimo to oni mówili, że spółka jest warta 3-3,5 miliarda więcej niż kwota, która została ostatecznie ustalona w umowie sprzedaży. NIK wyliczył to jeszcze więcej, gdyż sprzedano Lotos za, te składniki Lotos za 2 miliardy 200, a NIK wyliczył, że powinno być za 9 miliardów 400 milionów. Tak więc mamy do czynienia z jednym z największych skandali prywatyzacyjnych w historii naszego kraju. Sprzedano, można powiedzieć, srebra rodowe, tak jak to powiedział dzisiaj na konferencji prasowej pan poseł Jacek Karnowski. Sprzedano bardzo ważne aktywa. I co się z nimi stało? Poszły w ręce przyjaciół Putina. Przecież Arabowie robią ogromne interesy z Rosją. Liczymy na szybkie śledztwo w tej sprawie. Liczymy na specjalny, dedykowany zespół prokuratorów z doświadczeniem w sprawach gospodarczych. Liczymy również na rozważenie możliwości poszukania podstaw prawnych pod unieważnienie umowy sprzedaży tych składników. Nie może być tak, że przestępcze działania skutkują nieodwracalnymi konsekwencjami dla ofiar, a ofiarami tej transakcji jesteśmy my wszyscy. Będziemy się domagać i ja sam będę prosił pana szefa prokuratorii generalnej o spotkanie, aby rozważyć możliwości prawne w tym zakresie. Dzisiaj też złożyliśmy wniosek w imieniu zespołu o szybką interwencję policji w sprawie ujawnionej przez Gazetę Wyborczą kolejnej historii nieprawdopodobnej. Pan prokurator regionalny w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz, zdaniem dziennikarzy tej gazety, przetrzymywał akta spraw pisowskich, które ukrywano, żeby ich nie prowadzić, w garażu służbowym. To są, proszę Państwa, historie nie z tej ziemi. Ukrywał, żeby się nic nie działo. Wszczęte śledztwa toczyły się w ten sposób, że zalegały w garażu pana prokuratora Ziarkiewicza. Ci ludzie nie mieli żadnego wstydu. Tak więc, proszę Państwa, pracujemy. Chciałbym też powiedzieć, że w jednej sprawie przygotowujemy analizę prawną i tutaj chciałbym przestrzec członków Państwowej Komisji Wyborczej, którzy pracują w tej chwili w składzie właściwie nieodpowiadającym ustawie. To, że pan prezydent nie przyjął zaprzysiężenia, nie oznacza, że Sejm nie dokonał wyboru. Myślę, że również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej powinni rozważyć w swoim sercu, czy sytuacja, w której nie wygaszają mandatów, czyli właśnie nie rozpoczynają procedury obsadzenia mandatów poselskich po byłych posłach PiS-u, nie jest przypadkiem niedopełnieniem przez nich obowiązków. Będziemy to analizować. Jeżeli opinie prawne będą takie, że jest to niedopełnienie obowiązku, to muszą się członkowie Państwowej Komisji Wyborczej liczyć z tym, że w tej sprawie będziemy chcieli również wyciągnąć odpowiedzialność.
tak jak zapowiadałem, nasz zespół, który liczy już dzisiaj kilkudziesięciu posłów i senatorów, będzie pilnował każdego przestępstwa, łajdactwa, draństwa, korupcji pisowskich. Wszystko zbadamy. Wszystko przeanalizujemy. Szanse mają tylko ci, którzy dobrowolnie wyznają całą prawdę. Do czego zachęcamy? Myślę, że możecie się spodziewać, koledzy z PiS-u, że wielu z was będzie musiało się w różnych sprawach tłumaczyć. Mamy mnóstwo informacji, które spływają do zespołu. Pracujemy codziennie. Dzisiaj będzie spotkanie, które podzieli naszą pracę na podzespoły. Każdy z tych podzespołów będzie ciężko pracować, aby dokonać rozliczenia PiS-u. To jest ogromne dzieło, ogromna praca do wykonania. Bardzo trudny, można powiedzieć, odcinek, wierzę nam pan przewodniczący, pan premier Donald Tusk, ale ja podjąłem się z tego z radością i jestem zadowolony, że są pierwsze efekty prac tego zespołu. Mamy konkretne złożone zawiadomienia. Będziemy pracować z prokuraturą, z innymi służbami państwowymi, aby te wszystkie sprawy, które poruszamy w ramach naszych kompetencji jako parlamentarzystów, były wyjaśnione. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zachęcam do tego, abyście Państwo wszyscy wspierali nasz zespół do spraw rozliczenia PiS. Dziękuję uprzejmie.